Witam w kolejnym odcinku wszystkich wytatuowanych brodaczy, tak, ale witam również tych niewytatuowanych brodaczy. Dlaczego? Bo dzisiaj porozmawiamy sobie głównie o pielęgnacji naszego zarostu. Dlatego dzisiaj nie ma to znaczenia, czy ktoś jest wytatuowany, ale ma to wielkie znaczenie, że chcemy dbać o nasz zarost. Bo tak samo jak z tatuażem, to nie jest tak, zrobisz sobie tatuaż i on sobie jest. Nie, trzeba o niego dbać. Tak samo zapuszczasz brodę, to dbaj o nią i to z najwyższej półki. Zanim zacznę wam jeszcze opowiadać o pielęgnacji zarostu, mam takie małe info dla tych wszystkich żon, sióstr czy znajomych brodaczy. Być może tutaj właśnie w tym odcinku znajdziecie jakiś fajny prezencik, jakiś fajny upominek dla waszych najbliższych, także uważajcie bardzo, bardzo mocno. Co zrobić, jeżeli broda jest taka właśnie długa i ona odstaje na lewo, na prawo? Ja mam takie dwa ulubione gadżety. Mam grzebień z takimi drewnianymi, no drewniany grzebień, z takimi większymi przejściami i mam taką szczotkę. Ale nie jest to włoś naturalny, bo nie chcemy, aby zwierzątka zostały zabijane na poczet właśnie szczotek i na poczet takich różnych gadżetów. Jest to syntetyczny włos, którego ja bardzo lubię. Stylowy brodacz to jest producent i jadę z tym koksem, tak? Muszę zadbać o swoją brodę. No i trzeba ładnie przeczesać. Ta szczotka cechuje się tym, że ma dużo włosów, dużo, dużo blisko siebie i bardzo fajnie rozdrabnia naszą brodę. Przy takim długiej jak ja w tej chwili mam, jest ona idealna. Ale mam też tutaj taki grzebień, którego również używam. Używam go bardzo, bardzo często. Mam go w większości w samochodzie i przejeżdżam dwa razy i moja broda również jest idealna. To jest dobre połączenie, jeżeli macie fajny zarost i chcecie o niego jeszcze bardziej zadbać. Ale co jest podstawą dla mnie i co powinien mieć każdy brodacz, to olejek, tak? Taki olejek The Beard Man, no, powinien posiadać każdy, bo dodaje on blasku, dodaje on bardzo fajnego poświtu, zapach, no i zarost staje się soczysty, ale słuchajcie, tu nie tylko o zarost chodzi, też chodzi o skórę wokół zarostu. Jest to naprawdę dobre, bo włos staje się miękki i można go formować jak chcemy, tak? Zaraz wygląda ten zarost inaczej. Tłuste rączki, normalnie bym umył, ale też można papierkiem powycierać bez problemu i teraz jedziemy. Szczoteczka z włosiem syntetycznym układa się idealnie. Idealnie, młodzi ludzie. Tu nie ma to, że tamto. Na sam koniec specyfik, którego bardzo lubię. Szampon firmy Pandrval. Używam go bardzo często. Mój zarost naprawdę jest radosny. Całkowicie inaczej. Rano jak wstaję, włos się zachowuje i polecam każdemu. Tak samo jak myjemy włosy, musimy też myć naszą brodę. Dlatego taki specyfik jest idealny. Idealny na takie coś. Także to jest mój zestaw. Olejek, grzebień drewniany, szczotka z włosiem syntetycznym i szampon do mycia brody. Myślę, że takie coś jest w stanie sobie każdy ogarnąć. Drodzy brodacze, dajcie znać w komentarzu, jak wy pielęgnujecie wasze zarosty. Interesuje mnie to, bo brodacz to jednak brodacz. To styl życia. Dajcie łapkę w górę, jeżeli spodobał wam się ten film. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, zróbcie to. Obserwujcie Projekt Ink na social media. I myślę, że razem damy rady w kolejnych odcinkach. Także trzymajcie się, hej, pa, ciao.